jaki sposób ja postrzegam osobę Jana Pawła II. Faktycznie, jeśli mogę sięgnąć pamięcią, to niestety nie są to obrazy jakoś w szczególny sposób mi bliskie. Ze względu wieku myślę, że to jest główny powód. I gdzieś postać Jana Pawła II pojawia się raczej później, w momencie, kiedy szukam jakiejś swojej takiej bardziej filozoficznej drogi. I głównie Jana Pawła poznawałam przez jego poezję. I to właśnie najbardziej mnie inspiruje i daje, jest mi najbliższe w związku właśnie z Janem Pawłem, jego miłość do człowieka i to, jak wartościowym jest dla niego człowiek i cały właśnie jego humanizm, z którym się identyfikuje. Najważniejsze dla pamięci o Janie Pawle II wydaje mi się, że właśnie to, żebyśmy byli solidarni, bo gdzieś nam chyba tego teraz brakuje. Tak mi się wydaje, tak wynika z moich obserwacji. Po pierwsze myślę, że gdyby Jan Paweł II teraz spojrzał na Warszawę, to w wielu miejscach znalazłby takie małe solidarności, które gdzieś tam sobie tętnią i pulsują i właśnie dzięki temu jakaś taka dobra energia. Myślę, że obchodzenie rocznicy śmierci Jana Pawła II może być drogą do tego, żeby przypomnieć choćby o jego myślach, o tym, co nam pozostawił. I w tym kontekście zdecydowanie tak, jest to potrzebne. I jeśli chociaż jakaś migawka właśnie z obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II sprawi, że jakaś właśnie z jego myśli o człowieku trafi do kogoś, to zdecydowanie jest to potrzebne i wspaniale, że będzie taka możliwość.